czekoladzie, co oznacza, że zabieramy Was na wycieczkę. Jedziemy do Wieruszowa, ale atrakcją dnia jest dzisiaj byczyna. Tak, będziemy się byczyć. Dojechaliśmy na miejsce, ja bardzo lubię przyjeżdżać do Wieruszowa, no Rafał to zna od dziecka. Ja od, no powiedzmy, poważną 15-latką byłam, jak zaczęłam tu przyjeżdżać, ale no już nie tylko, że to takie rodzinne Rafała strony i że ja już jestem takim czwartym kuzynem. To znaczy, że już od 15 lat tu przyjeżdża. Kurde, ej, 14 w tym roku. I lubię tu bardzo przyjeżdżać, bo to miasto jest takie urocze i jest takie, szczególnie ta główna ulica jest taka wąska, ale jest takim klimatem, że te małe sklepiki są jak trochę jak sprzed lat, ale jednocześnie wszystko jest bardzo zadbane. I jest przeurocze tutaj. Idziemy na wycieczkę. Z tyłu największe łobuzy. Tam przewodnik. Nie, kto będzie przewodnikiem dziś? Mati, bo jest po korekcji wzroku i jeszcze nic nie widzi, dlatego prowadzi. Nie, dlatego jest kierowcą, czyli ty będziesz przewodnikiem. A to ja będę. Nic nie ogarnię. Byczyna jest niewielkim zabytkowym miasteczkiem w powiecie kluczborskim. Otoczone jest świetnie zachowanymi ceglanymi murami miejskimi. Ja wam tu dodaję, że to jedna z największych atrakcji województwa opolskiego. Miasto zachowało wiele ze swojego pierwotnego wyglądu. Jest prawdziwą perłą Opolszczyzny i miejscem przyciągającym turystów. Oprócz murów warto zobaczyć trzy wieże. Właśnie, fragment fosy, a także gotycki kościół. Zaczynamy zwiedzanie. Zaparkowaliśmy. Idziemy na rynek. O, tu jaki ratusz ładny. Jąknie. Ładny ratusz. A, tu też jest jakaś. A, tu jest hetmanie. To my nie byliśmy tutaj? Nie, nie wiem, co. Polanka wielkanocna jeszcze. Czekajcie. Wyczyński rynek reprezentuje często stosowane wyrazy. Czytam. To jest najważniejsze. W wejściu na wieżę ratusza. Wiecie, że po pizzy będziemy wchodzić na wieżę ratusza? Bardzo się starałam, żebyśmy weszli na punkt widokowy. Nasze hasło nie działa. Ale stąd też już jest niezły widok. Proszę bardzo. Taki mini punkt widokowy. No, ryneczek. Ada ogląda, jak wygląda życie ludzi za oknem. Tak wygląda wolność. Cóż, kiedyś wyjdziesz z tej wieży. A przed wyjściem bardzo ładne drzewo. I piękna pogoda dziś. A teraz szukamy jedzenia. Jesteśmy w Hetmańskiej. W ogóle skojarzyłam, że ja tu kiedyś byłam. Przed wejściem mi się skojarzyło to miejsce. Chłopaki na chwilę zniknęli, więc wszystko zostało dla mnie. Bezalkoholową modżeltą. Brzmi jak miasto Wikingów. Ej, no. Kluczbork. Obok Göteborgu. Tak. Jakie rzepaki, musimy się zatrzymać, sobie zrobić rzepakowe zdjęcie. Ej, rzepiary, zatrzymujemy się. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Biskupi też! Pasuje ta droga do tego. Zrobimy oblężenie. Asasyna, nie znasz się konstrukcyjne specjalnie postawione. I tak musisz chodzić. Ej, to poczekaj. O, jak romantycznie. Tu randeczkę mają romantyczną, zanim wbiję. Odjeżdżamy, Mati. Tak po sobie poradzi. Cudnie tu jest. Cudnie, przecudnie. Łabędzie. Ej, łabędzie to mają fajnie, nie? Nie dość, że mogą latać, to jeszcze mogą pływać. Takie lody. Ty też, tylko w samolocie. A ja tak nie umiem jak ona. Jesteśmy w Biskupicach, tuż przy Grodzisku. Ale najpierw spojrzeliśmy w drugą stronę. Jest przepiękne jeziorko. Za nami pole rzepaku, które mijaliśmy po drodze. I jest niesamowicie żółty kolor. Idziemy nóżki pomoczyć. Ciekawe, jak głęboko jest. Go! Zrobię was obrócę, żeby je przegonić. Myślałam, że jesteś tam, a to Mati. Dzień dobry, dzień dobry. Wczoraj byliśmy w Byczynie na rynku. Zrobiliśmy sobie kilka okrążeń. Próbowaliśmy wejść na punkt widokowy, ale chyba się spóźniliśmy, bo to już było dosyć późno. W każdym razie udało nam się wpaść na pyszną pizzę do Hetmańskiej. Później pojechaliśmy sobie do Biskupic, gdzie jest gród rycerski. Niestety też już był zamknięty. Był zamknięty, ale były piękne pola rzepaku. Tak, i one się tak pięknie odbijały w wodzie i było tak bajecznie, że musieliśmy sobie również tam zrobić spacerek. Także głównie spacerowaliśmy w pięknych miejscach. Dajcie Sam znać, czy znacie te okolice. Oj, pachniało pięknie już po drodze. A dzisiaj, proszę Państwa, Wieruszów.
zaczniemy spacer nietypowo. Tym razem już we dwoje lecimy do solarium. Nie byliśmy wieki, zbieraliśmy się, a stwierdziliśmy, że dzisiaj i tak mamy trochę czasu z rana, powiedzmy, że z rana, więc wyskoczymy i zabieramy was na spacerek. Bo niedługo czekają nas liczne treningi na basenie, więc musimy... Trzeba podkreślić sobie piękną solarium. Tu takie czaderskie donice, parasolki. Obok rynku w Wieruszowie. Tam już ostatnio byliśmy, ale strasznie wiało ostatnio, jakbyśmy wyszli. Trafiliśmy w super miejsce, Rafał się jeszcze opala, a ja troszkę zaczęłam się nawet podmalowywać, bo zaraz bym była porażkiem na miejsce. Solarium tylko 6 minut, a tu zaraz godzinę będziemy siedzieć. Jest przesympatycznie i przepięknie. What? Takie 360. Wow, o teraz masz skrzydła. W piasku jest cudowne. A tutaj, proszę państwa, Prosna sobie płynie. Idziemy w stronę samolotu wieruszowskiego. Jest i on. Nawet ostatnio, jak przyjechaliśmy do Wieruszowa, kupowaliśmy sobie ozdobę na choinkę, tak jak w każdej podróży mamy zwyczaj. I wzięliśmy sobie taki bombeczkowy samolocik. To jest taki konkretny samolot. Panie pilocie, dziura w samolocie. Ciekawostka. Można ruszyć kołem. To kiedyś był taki prawdziwy latający samolot, a później chyba kawiarnia, restauracja, to jest jakaś legenda, czy tak było, ty pamiętasz? Jak ja byłem mały, to już nie było tej kawiarni, to już był tylko samolot. Okej, ale super miejscówka. Wchodzimy na górę. Tup, tup. Do środka niestety nie, ale widoczek będzie fajny. Polskie linie lotnicze, LOT. SB, LKI. Jest i skrzydło. Zajrzeć. Pusto w środku, drzwi zamknięte. Galerię Turbinka już poznaliśmy, ale po drugiej stronie jest park, w którym jeszcze nie mieliśmy okazji być. I są tężnie. Także będziemy dbać o swoją tężyznę. Podoba mi się ten głos. Kamień na patyku. Naprawdę ładny głos. A tu są jakieś różne stacje. Co to? Plenerowa orkiestra! Gramy. Plenerowa orkiestra. Kto pada na koncert? Następna stacja. Już odkryłeś, do czego służy? Gry, labirynty. Przejdź labirynt, odnajdź Eugeniusza. Tutaj jest. Eugeniusz. Co robisz? Kompas. Kompasujesz. Robię kompas. Wow. No ładnie. Nie byliśmy tu jeszcze. Teraz wszyscy oddychamy głęboko. No i to jest atrakcja dla nas. Ej, śmiałeś się, że tylko ja gram na tym, nieprawda? Są jeszcze inne dzieci. Zachęciłaś inne dzieci. A? A tutaj kolejne odkrycie, to jest druga rzeka. Nie słup. Ja myślałam, że to jest ta sama. Gdzieś? Nie. Ale będziemy mądrzy. Podróże kształcą. A skoro już tak odwiedzamy nowe miejsca, to Mati nam powiedział, że w Wieruszowie jest nowy Chińczyk. Także trzeba go spróbować, no tak. Bo mamy ochotę na Chińczyka. Jakby ktoś nas zapytał, byśmy w Wieruszowie, no a jak tam Chińczyka. Ten nowy Chińczyk, no to musimy wiedzieć, no. Mhm. No. Koniecznie. No bo co, byliśmy i nie co, gdzieś się potem, mieć? A potem jedziemy też na orientalne, bo jak Mati wróci z pracy, to jedziemy do sushi baru. Wszystko trzeba przetestować, ale to już nie w Wieruszowie, tak? Nie, skępnie. Leszcz. Ale co, że ja? Al holo! Też tak pod wodą pływasz. Jakie tu zatoczki są piękne. Ej, no nice. Taka dzika natura przy marketach. Najedliśmy się smacznie i konkretnie, a ostatnio jak byliśmy w Wieruszowie, to byliśmy tam, gdzie zawsze. Co to było? Burgerowo. Na burgerkach byliśmy. Smacznie, smacznie. A teraz jesteśmy jak takie kulki gombało, toczące się. Ale smakował. Kurczak w cieście. Spoko. Kurczak w cieście, pycha. Ale chyba nie powiedzieliśmy gdzie? Bar Azja. I spacerkiem lecimy spotkać się z Matim, bo zaraz wyruszamy gdzieś na jedzonko. Ale Mat, nie wiem czemu niebezpiecznie mówi o KFC zamiast sushi, więc... Zmiana planu. No my to i tak bardziej, może jakaś kawka, coś. Chociaż może kawkę jeszcze zmienimy w domu wypić?
No i pięknie jeszcze znaleźliśmy czas na kawkę, także chwila relaksu i ruszamy prawdopodobnie do Kępna już we trójkę. Może jeszcze chłopaków na jakiś spacer wyciągnę, zobaczymy, ale na pewno jakieś jedzonko. U nas już taka mniejsza porcja, bo już miejsce się kończy, ale no którą mamy jeszcze cały wieczór przed nami, ale wieczór tak niedługo się nastał. Wieczór już planujemy spędzić w domu, także gdzieś jeszcze się wyrwiemy na chwilę. A byliście kiedyś w Kępnie? My byliśmy właśnie w McDonaldzie. Fajnie. Teraz wróciliśmy na miasto. Mamy znowu przewodnika podejrzanego. Nie wiem, gdzie tam to prowadzi. Meliny jakieś nas prowadzi. Panie przewodniku, co to za rzeka? Nie wiem. To ty jesteś przewodnikiem, nie? Nie napisali. Nie napisali. Z dawnych lat? Mhm. Czekamy na oficjalne rozpalenie świateł w mieście. No bo tu musi chodzić taki z pochodnią i rozpalać. Pierwsze okrążenie po ciemku. Latarni. Bra. O takiej sztycy. We Wrocławiu na Ostrowie. Wow. Zapala gość taką... Takim kijem. Dobra, chodźmy. Chwila. To tempo nie na 30 lat. Łabędź czy łabądź? Co tu jest godne? Zobaczcie, jaki ładny łabędź. Bardzo ładny. Nie doczekaliśmy się rozpalenia świateł ani na rynku, ani nigdzie indziej. Nie, tu tak jest, nie za jasno. Ja cieszę, że idę z wami. Miło. Ja tak chcę iść. Nie się inni nie cieszą, że idziemy tu. Dlatego się wszyscy pochowali do domu. Ale ciekawy vlog, wszystko widać. Wczoraj zaliczyliśmy wieczorny spacer po Kępnie, a dzisiaj już ruszamy w dalszą trasę. Właśnie zatankowaliśmy autko, chcemy jeszcze zahaczyć o Myjnię i ruszamy do Wisły z przystankiem w Cieszynie, więc wylądujemy jeszcze po drodze w Czechach. Także zapowiada się fantastyczny weekend, pracowity bardzo, bo jedziemy służbowo, ale wyskoczyliśmy sobie dzień wcześniej, żeby troszeczkę skorzystać z okolicy i gdzieś może sobie pospacerować. Także ruszamy w trasę. Dziękujemy pięknie za oglądanie vloga. Proszę do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia w kolejnym odcinku.